Wyciągnij miskę, proszę. Nie te, nie te. No nie te, no. Wyciągnij tę, którą zawsze biorę, no. A to nie mogę dosięgnąć. No dobrze, ja to zrobię. A ty wyjmij warzywa. Proszę. Ten ogórek i będzie okej? No ale co, ty chcesz użyć ogórek do deseru? Tato, ten ogórek do ciasta? Ty się skup i wybieramy zdjęcia, dawaj. No. No dobrze, już jak chcesz, to możesz go użyć. No, ale to nie będzie dobrze. To... Spróbujmy choć. No. No jak kroisz? No krój równo. No równo krój. Tata, tak na serio? Niby ty zawsze prosto kroisz. Dzień dobry. Dzień dobry. No bardzo pana proszę, wie pan co, no właśnie się zepsuł i nie możemy ugotować obiadu, no to dlatego dzisiaj będziemy mieć ciasto. Tak. To w sumie dobry pomysł. Jako dziecko zawsze zaczynałem od deseru. No proszę. Wie pan co, ja mówiłem, że mogę spokojnie sam to naprawić, ale uparła się. Tak, że... Tato, tak. Nie umiesz naprawić piekarnika. Ja wszystko umiem, wiesz? Krój prosto. Mm. O, widzę tutaj przepalony przewód. O, trzeba go wymienić. A. Potrzeba pan? Tak, tak, oczywiście. Wie pan co, bo ja tutaj miałem taki pomysł, wie pan, żeby no. Tu, bo, nie, z tej strony, o, tu. O, widzi pan, nawet zacząłem tutaj. Bo... No co? No i coś ty dobrego narobił. No i zrobione. Teraz wszystko powinno działać tak, jak należy. Oje, strasznie panu dziękujemy. A może pan chociaż dołączy się do nas do deseru? Nie, no zapraszamy. Nie powinienem. Skąd pani wiedziała, że to jest moje ulubione połączenie? Ja wymyślałam ciasto z ogórkiem. Mogę? No pewnie, zapraszam, pewnie. Proszę bardzo. Proszę. A my dzisiaj z Tomkiem zrobiliśmy vloga. Wysłałem te takie zdjęcia, co zrobiłem na kółku fotograficznym. Mm-hmm. Podobno na dobre oko. Każdy z nas ma swoje mocne strony. Mm-hmm. Mm-hmm. A tylko ja na przykład naprawiłem to, co pan zepsuł. Mm-hmm. No wie pan, no, nie musiał pan tego mówić. No i widzisz, jak to jest, tato. Czasami jest tak, że ludzie po prostu czują się gorsi. Mm-hmm. Na przykład, kiedy Miśka krzywo kroi ogórka. A przecież skupianie się na własnych niepowodzeniach sprawia tylko, że nie wierzymy w siebie. Dlatego trzeba znać swoje mocne strony i zalety. Dokładnie tak. I nie poddawać się, jak coś nie wyjdzie. I wystarczy się potem tego nauczyć i być z siebie dumnym. Absolutnie ma pani rację. No. To ja już pójdę. Dziękuję za pyszny deser. A pan niech mi obieca, że już nigdy nie będzie się brał sam za naprawę piekarnika. Poczucie własnej wartości dotyczy egzystencjonalnego stosunku do samego siebie i jest odpowiedzialne za bezwarunkową samoakceptację swoich mocnych i słabych stron. W przypadku dzieci i młodzieży, szczególnie nastolatków w okresie powyżej 12 roku życia, mocne i stabilne poczucie własnej wartości działa niczym tarcza obronna przed trudami oraz wyzwaniami wieku adolescencji.